się i zajmowanie się tylko i wyłącznie tym etapem tworzenia, pozyskiwania, interpretowania danych naukowych. Innowacyjność. Innowacyjność dla mnie to jest pytanie po problemach, które są jeszcze gorące, które pojawiły się w czyjejś głowie, a my już gdzieś o nich byliśmy w stanie usłyszeć, czyli networking musi być innowacyjności i mamy pomysł na to, jak to rozwiązać. Innowacyjności nie da się zaplanować. Moim zdaniem finansowanie naukowców, żeby byli innowacyjni, jest dziwne z tego punktu widzenia. Wróciłabym jeszcze raz do tego pomysłu finansowania gotowych rozwiązań na problemy przedstawione przez przemysł, przez społeczeństwo i myślę, że to jest najlepszy sposób, w jaki innowacyjność może kwitnąć, bo wtedy mamy problemy i mamy rozwiązania. Owszem, trudno jest rozdysponować czasem w laboratorium tak, że jak przychodzi taki Samsung z jakimś problemem, żeby od razu znaleźć kogoś, kto będzie się mógł tym zająć. U nas w laboratorium często przychodzą ludzie i proszą o dziwne rzeczy, nie zawsze związane z chemią konserwacji. Czasem prozaiczne, pamiętam kiedyś mierzyliśmy, jak szybko będą blaknąć jakieś plandeki na jakichś ciężarówkach, bo takie było pytanie. My mieliśmy narzędzia, które mogły udzielić tym ludziom odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że zawsze taka współpraca nierzadko wiąże się z dobrym finansowaniem za taką odpowiedź. I myślę, że taka marchewka jest wystarczająca na to, żeby jakiś młody student pod dyrekcją oczywiście profesora wykonał te badania, które są potrzebne do tego. Ja się zgadzam, ale pani przykład jest tym, że faktycznie grupa dobrze działa, nasz zakład czy jednostka, bo ja spotkałem się z wieloma przykładami, kiedy przychodzili naukowcy i przychodzili przedstawiciele przemysłu z konkretnym problemem i naukowcy rozkładali ręce. Nie byli w stanie po prostu... Bo naukowcy... Zorganizować pracę. Bo naukowcy... Po prostu zorganizować pracę. Ja rozumiem, co chodzi, bo też... Idąc na przykład na Wawel, przedstawiony jest mi jakiś problem związany z obiektami, które tam się znajdują. I nam trudno jest od razu pójść do laboratorium, zrobić parę eksperymentów i od razu pójść wrócić tam i dać odpowiedź na to pytanie. Ja od 6 lat próbuję zrozumieć, dlaczego jedwab się rozpada i wydaje mi się, że już mam na ten temat jakieś pojęcie. Natomiast i mogę zaproponować jakieś rozwiązania. To jest trudne, tak? Że żeby znaleźć to rozwiązanie, my musimy przygotować odbiorcę czasami na to, że on będzie musiał poczekać na to rozwiązanie. Prawda? Ale wracając do innowacyjności, myślę, że krytyka jest potrzebna czasami, ale krytyka konstruktywna i myślę, że to jest rzecz, której Polacy jeszcze nie przeskoczyli. Lubimy krytykować, ale rzadko krytykować konstruktywnie, czyli dając rozwiązania. Jeszcze chciałam się odnieść do tego, jak naukowców nauczyć mówić o nauce. To było ostatnie pytanie. A tutaj czuję się... No, jestem popularyzatorem nauki i to jest chyba moje hobby, bo naukowcem jestem z zawodu. Myślę, że nie da się, naukowcy w większości, najprawdopodobniej nie ci tutaj, którzy siedzą, ale w większości to są introwertycy. Nie da się introwertyka nauczyć, żeby wyszedł przed ludzi i zaczął mówić o nauce jak ekstrawertyk. Nie da się tego zrobić. Będzie się czuł źle, niewygodnie, nie będzie przekazywać informacji w taki sposób, że ktoś będzie chciał ich słuchać. Nie zaciekawi. Myślę, że trzeba znajdywać tych naukowców, którzy umieją mówić o nauce i ich wykorzystywać do tego, żeby popularyzowali jak najwięcej. Są charaktery, które lubią się schować za zlewkami, za swoimi publikacjami, lubią mówić do ludzi przez taką formę naukową dobrze już zrozumianą i w niej się dobrze czują.
bardzo często naukowcy to są ludzie, którzy nie do końca lubią rozmawiać z ludźmi, lubią rozmawiać z liczbami, z wzorami, z zjawiskami. Więc myślę, że nie da się naukowców nauczyć mówić o nauce w taki sposób. Myślę, że trzeba znaleźć tych, którzy mogą to robić i im dać platformę do tego, żeby mówić o nauce nie tylko swojej, ale swoich kolegów, którzy po prostu nie są tak obdarzeni i czułby się niewygodnie po prostu na takim świeczniku pytani o to, co robią. Jeszcze pani, potem oddamy głos. Ja tylko chciałam powiedzieć, że na pewno wśród naukowców znajdzie się wiele osób, które potrafią mówić o nauce. Tylko wydaje mi się, że problemem też są media, że oni nie chcą tego słuchać. Oni patrzą tylko na słupki, tak, oglądalności i tak naprawdę ich to nie interesuje. Dobrym przykładem jest chociażby ostatni plebiscyt, który w czwartek było rozdanie nagród. Tak naprawdę w piątkowych mediach można było tylko znaleźć, która celebrytka miała jaki dekolt, tak? Natomiast nie było praktycznie słowa o laureatach. I myślę, że to jest problem, ale myślę, że tutaj rolę powinny odegrać media publiczne, tak? Bo to one powinny wpływać na mentalność Polaków. Tak, i to jest moje bardzo dobre pytanie. Dlaczego w telewizji nie ma programów naukowych? Jest, najważniejsze jest. Co? Najważniejsze jest. A to co jest? Zaraz zacznę. Jest COVID. W Polsce nie wszyscy to oglądają, ale chcę powiedzieć, że mówić o nauce to nie jest tylko do dziennikarzy. To jest też do uczniów szkół licealnych, gimnazjalnych. To jest mówić nawet w przedszkolach o różnych rzeczach, bo tam trzeba budzić zainteresowanie, dlaczego coś się tak rusza, a nie inaczej, jakie są tego przyczyny. Jest bardzo dużo sposobów mówienia o nauce. Może ja chciałam teraz oddać głos sali pan profesor Żywic. Ja za chwilę pan profesor, mam już kilka złośni, proszę pan profesor, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, znajdzie mnóstwo programów fantastycznych, bardzo ważnych. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem zadać pytanie wszystkim, mam nadzieję, że powinniście się do tego stosować. Czy naszym środowisku rzeczywiście promuje jakość? Promuje co? Jakość w nauce. Czy dziekan może wyrzucić osobę, która... Panie profesorze, może czy on jest włączony, ten mikrofon? Tak. Daj mi się tak. Czy dziekan może wyrzucić pracownika naukowego, który od wielu lat nie pracuje? Czy rady wydziału promują osoby, które rzeczywiście powinny zostać profesorami? Czy nie znajdą się sytuacja, że zawsze znajdzie się jakaś dobrotliwa recenzja? To nie jest kwestia prawa. To jest kwestia naszego środowiska. Jeden z laureatów Nagrody Fundacji powiedział mi kiedyś przerażającą historię. Prawdziwe problemy rozpoczęły się w momencie, kiedy dostałem to na górę. Była taka zawiść środowiska, że musiałem się wycofać. A więc moje pytanie jest, czy nasze środowisko promuje jakąś ekscelencję? To jest to słowo, które dzisiaj jeszcze nie padło, prawda? Excellence nie tylko w wynikach naukowych, ale jeszcze excellence w zachowaniu, prawda? I pewnych normach, które trzeba. Ale to jest, rozumiem, też co pan mówił, prawda? O tej profesjonalizacji. Proszę bardzo, gdzie jest pani z mikrofonem? Tu mogę panią prosić. Proszę. Jeszcze? Dziękuję bardzo. Andrzej Jaś, Narodowe Centrum Nauki. Proszę Państwa, ja chciałbym się odnieść do poruszonego problemu relacji nauki i innowacji, bo widzę, że panuje tu mętlik. Ja przedstawię taki bardzo prosty model, proszę Państwa. Nauka to jest przerabianie pieniędzy w wiedzę. Innowacja to jest przerabianie wiedzy w pieniądze. Oczywiście chodzi nam o to, żeby te pieniądze na wyjściu były większe niż na wejściu. Teraz nauką zajmują się naukowcy, na uczelniach i instytucjach badawczych. To jest ich główne zadanie. Natomiast innowacją niekoniecznie. Innowacją się powinna zajmować gospodarka. Natomiast jaka to jest rola naukowców? Jak te dwie rzeczy są ze sobą powiązane? To jest bardzo skomplikowany problem. Ale myślę, że bez tego uporządkowania to jak nigdy nie kręcimy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tam z tyłu podobno. Może pani podejdzie.
Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Tadeusz Wul. Ja jestem z Akademii Górniczo-Hutniczej, ale równocześnie jestem twórcą i zarządzam firmą inżynierską, którą stworzyłem, która zatrudnia 650 osób i tak naprawdę żyje z innowacji. Teraz co to jest innowacja? Innowacja to jest coś nowego, co się dobrze sprzedaje. Bo tutaj mamy dwa światy. Jeden ten naukowy, który tworzy coś nowego, i ten drugi, ten przemysłowy, który żyje z tego, że coś sprzedaje. Jak to pożenić? To nie jest prosty problem. To są zupełnie dwa światy, inaczej myślące dwa światy. Jeden świat myśli, jak wydać pieniądze, a drugi świat myśli, jak zarobić pieniądze. To jest naprawdę trudna rzecz. Ja mogę powiedzieć, że jeszcze z punktu widzenia takiego międzynarodowego, jak nas widzą za granicą. Jesteśmy krajem bardzo entuzjastycznie nastawionych młodych ludzi do pracy. Z tego jako kraj powinniśmy być dumni. To zauważają koncerny, które przychodząc tutaj realizują u nas znaczne i bardzo ciekawe projekty, o których być może nie wszyscy słyszą, ale jest to w tej chwili powszechne i bardzo dużo młodych ludzi jest do takich koncernów zapraszane. I teraz jak te koncerny chcą współpracować z nauką? Bo tutaj jedna z moich przedmówczyń powiedziała, przychodzimy do nauki i chcemy rozwiązać jakiś problem, który stawiamy przed nauką. No dla mnie to jest drenaż. Chcemy wyjąć z tego zespołu kilku ludzi, którzy rozwiążą dla nas problem. Jeśli ten problem byłby postawiony tak, nasza firma chce zrobić na przykład elektronikę na grafenie i my zapraszamy ten cały zespół do współpracy, definiując problem. To jest współpraca nauki z przemysłem i do tego powinniśmy dążyć. Teraz jak zachęcać ludzi do bycia naukowcem? Ja może się tutaj pochwalę. Z mojej katedry jest tutaj 3 zespoły, które wygrały ten konkurs Generacji Przyszłości. To trzeba stwarzać tym ludziom wizję. Oni tą wizję rozwijają. W tej wizji chcą uczestniczyć. Oni chcą stworzyć własny świat i myśmy powinniśmy im pomagać właśnie to robić. A dopiero później tworzyć z tego rozwiązania, no, z których ci ludzie mają w przyszłości żyć. I tak trzeba te programy definiować. Że definiujemy program, ale mówimy tym ludziom, słuchajcie, róbcie to tak, żebyście mogli w przyszłości z tego żyć. Ja dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo trafne ujęcie. Proszę tu pan, czy tam jeszcze ktoś z tyłu powiedział, czy może... Dobrze, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Jak już został przez Panią Minister wywołany temat programu ramowego Horyzont 2020, a ja odpowiadam za koordynację pracy całej sieci KP Krajowego Punktu.